widzisz. A chciałeś suma. A chciałeś suma. Piękny grzbiecik stoi. Piękny. Reksio, zaczepnik. Się zsuwa. 9150 minus kilo 300 7900 około. Płyń po ojca. Ale po dziadka, będzie większy. Po dziadka. Proszę bardzo, rodzinka, wędkowanie na ekranie wywozi, wywożą zestaw. Basia z Arturem współpracują. Basia już wraca. A, widzicie, jaka zadowolona. Bo w końcu mamy 40 stopni. Jak Basiu się wywoziło? Się wywoziło? Się fajnie opalało. Czy nic nie widać, jesteś na czarnym. Dobrze, zakamuflowałam się. Zakamuflowałam się. Artur coś tam kombinuje, on cały czas, cały tydzień coś kombinuje. Kombinować, wywozić. Robić. Ktoś mi dzwoniło. Witamy Was serdecznie. Witamy. Z łowiska Pogalewo, jak dobrze wiecie. Wakacje wędkarskie WNE. Z nami jest tutaj właściciel łowiska. I porwaliśmy go na moment, żeby wykorzystać sytuację. Żeby opowiedział nam troszeczkę o łowisku. Czyli generalnie interesowałoby nas, jakie ryby tutaj są wielkościowo, ile zbiornik ma ukształtowanie dna mniej więcej, chociaż już wiemy, że jest hardcore. Jeżeli chcecie przyjechać na ciężkie wędkowanie, bo naprawdę jest ciekawie, to serdecznie zapraszamy. Ja bardzo, bardzo dawno nie byłem na tak ciężkim zbiorniku, co nie, Szymon? Masakra. Idzie, jest naprawdę szkoła, każda ryba cieszy, ja z każdej wyciągniętej ryby to się człowiek cieszy jak dziecko, nie? To jest masakra, ale naprawdę jest super. Można to nazwać dziką komercją. Tak, dokładnie. Jest ciężka woda i mało jest takich komercji, takich ciężkich komercji, naprawdę jest mało. Słuchaj, no tutaj komercji. Wymaga się od wędkarza naprawdę dużej fantazji i doświadczenia. No, niestety. Dokładnie. Także ja tutaj oddam głos. Generalnie tak, woda nie jest duża, 3,5 hektara. Tak na pierwszy rzut oka wygląda taki sobie przyjemny stawik, ale to jest tylko pozory. Pod wodą jest naprawdę hardcore, jest tak. Są drzewa w wodzie, całe powalone drzewa, pojedyncze krzaki, jakieś górki, uskoki dna do 7-8 metrów nawet, jakieś wypłycenia, grążele, lilie, moczarka, no jest dosłownie wszystko, co może być. Dokładnie. A jak z rybą? Generalnie jest około 1000 sztuk ryb. 600 karp i 400 murów, mniej więcej. Z czego no tak powyżej 15 kilo amurów samych jest 70 sztuk. Aha, o kurczę. A największe rekordy jakie padły? Największy karp 27 kilo, największy amur 25,5. Aha.
Ale amurów takich powyżej 20 kg na przykład jest 11 sztuk. Aha. 11 sztuk złowionych. Powyżej 20 kg. Powyżej 20 kg, ale są też takie, które tam pukają do 20, czy tam 18, 19, tak samo z karpiami. Mhm. Ile stanowisk ogólnie? Stanowisk jest 5, każde stanowisko dwuosobowe. Obowiązkowo ponton. To jest akurat taka pierwsza podstawa, bo tutaj jest dużo pływania za rybą. No tutaj ponton, bez pontonu to nie ma w ogóle o czym mówić. Ale z tego co... Jak ktoś nie ma pontonu, możemy... Tutaj mamy no pontony, kolibri takie do wypożyczenia. Korzystamy. Fajne, fajne, ze sztywną podłogą. Tak, dokładnie. Dobrze. Można się dogadać zawsze. Czyli 5 stanowisk dwuosobowych. Stanowiska są bardzo fajne, przygotowane. My wam to później pokażemy na filmie. Zresztą będzie... Nieraz będziecie widzieć, tak, jak to wygląda. Bo już dość fajnie połowiliśmy. I co najlepsze, to jest fajna różnorodność tutaj, tak, jeżeli chodzi o rybę. Bo złowiliśmy praktycznie chyba każdą rybę, nie? Jesiod, karp, tak, tak, amur, sum, no masakra, leszcz, nie? Leszcz. Leszcz. także super. Naprawdę pod tym względem jest mega. Jak wygląda to z cennikiem? 70 zł doba za osobę. Za osobę na stanowisko. Tak, dokładnie. Generalnie rezerwacje, tak jak są stanowiska dwuosobowe, generalnie przyjmujemy rezerwacje dwuosobowe. Jak ktoś chce przyjechać sam bardzo na ryby, nie ma tam kolegi do drużyny, to można się tam jakoś dogadać zawsze. To wtedy indywidualnie rozpatrujemy, rozmawiamy. Czyli dzwonią do ciebie i po prostu to już jest indywidualnie. Zresztą tam obok na stanowisku też siedzi kolega sam. Tak jest. Już. A czy jak ktoś zapomni na przykład kołyski czy maty, jest to możliwe do wypożyczenia? Mamy 5 mat na miejscu do dyspozycji. To nie są kołyski, są maty pływające, takie miękkie, ale będziemy wymieniać na kołyski w tym roku jeszcze. Także nie trzeba brać swojej maty, można wziąć naszą matę. Tutaj jest do, jak dobrze rozumiem, do stanowiska, na których my jesteśmy 2 i 3, tak? Tak. Domek, można sobie... Tak, jest taki domek, można sobie zobaczyć. Też go widzieliście. W internecie są zdjęcia, jak on tam jest wyposażony. Tam są dwa łóżka, taki aneks kuchenny, kuchnia taka, no, kuchenka jak w domu, jakieś tam szafki. Prądu nie ma, na tą chwilę jest to oświetlenie takie LED-owe, ale generalnie jest tutaj w planach. No właśnie, co? W planach jest prąd, miało być to już zrobione z wiosny, ale to z takich przyczyn tam bardziej formalnych się nie udało, ale no to będzie rozpatrywane teraz, może jeszcze w tym roku, może na wiosnę, powinien być prąd już tutaj dociągnięty. Czyli generalnie z takich planów ogólnie co masz, oprócz prądu jeszcze coś planujesz? Planuję jeszcze postawić jeden bądź dwa domki takie typowo drewniane pod wędkarzy. Mhm. Prąd. No mam jeszcze parę pomysłów, ale tutaj chcę zdradzać stopniowo. Dokładnie. Żeby nie wszystko, nie wszystko na raz. Tak. Dokładnie. Także jeżeli chcecie, jest do wynajęcia do dwójki, bo to chyba i do dwójki, i do trójki. Tak, i do dwójki, i do trójki. On ma dwa wejścia, w jedną stronę dwójki, w drugą stronę trójki. Nawet jak ktoś bardzo chce, to może i do jedynki. Przykładowo jak przyjeżdża z dziećmi, z żoną, żona może siedzieć w domku, my możemy siedzieć na rybach. Też to można tak ogarnąć. Dokładnie. Zapomniałeś o super stojakach. Tak. Powiem wam, że rewelacyjna sprawa. My już pokazywaliśmy wam na filmie. Przy każdym stanowisku one są? Tak, przy każdym stanowisku jest stojak na stałe, taki do ważenia. Stojak na stałe, do ważenia przy każdym stanowisku. Nie trzeba dodatkowo taszczyć ze sobą, bo czasami ciężko się spakować. Także no, co nam pozostało? Pozostało nam jeszcze coś, Szymonie, z takich spraw? Takich spraw? O łowisku. Tyle, nie ma. Gdzie się mieści? Jest to miejscowość Pogalewo Wielkie. To jest około 35 km od Wrocławia. Najbliższa taka większa miejscowość to jest Brzeg Dolny, tak około 4-5 km i Wołów też tam 6-7 km od tego łowiska. Z takich spraw jeszcze możemy, bo to na pewno... Ale chciałam zapytać jeszcze o jakiś ten dopływ wody takiej do tego, do tej stałej. Jest jakaś rzeczka, która dopływa tam jakieś źródła? Staw teoretycznie nie jest przepływowy, ale generalnie jest, bo to jest skomplikowane. Jest przepływ, woda uchodzi do Odry, a wybija z dwóch źródeł z podziemi. Aha, czyli bardziej źródłowe. Podziemi, tak, jest przepływ taki źródłowy. Aha. Na pewno też będzie was interesować to, jak daleko tutaj do jakiegoś sklepu, czy cokolwiek, żeby sobie kupić obiad i ten. Najbliższy sklep mamy tutaj
w sumie jakieś 500 metrów od stawu. Ale jak pojedziemy samochodem, dosłownie 3 minuty, 4, mamy brzeg dolny, duża mieścina. Tam jest hipermarketów chyba z 5, jakieś tam pizzerie, restauracje tam. Mm-hmm. Można sobie śmiało zaopatrzyć całą lodówkę. Czyli też plus, bo niedaleko od łowiska można się zaopatrzyć. Nie trzeba wozić wszystkiego ze sobą, można na bieżąco sobie zakupy robić. Nie? Także. A czy na wszystkie metody można łapać? Właśnie, jak jeżeli tu chodzi... Może jeszcze z takich spraw, dobrze, że poruszyłeś. Żyłki, jak dobrze pamiętam, 0,35 chyba, nie? Tak, generalnie, pomimo, że to jest trudna woda, mamy takie pewne obostrzenia, to nie jest, że tak powiem, nasze widzimisię, tylko widzimy po prostu, jak ludzie tutaj walczą z rybami. No musieliśmy zakazać strzałówek, zakazać ledkorów, ponieważ no, pływały te ryby z tymi strzałówkami całymi, z ledkorami, poplątane wielokrotnie. No jest ekstremalnie, ale no trzeba sobie radzić z żyłką. Gruba żyłka, minimum 35. No i za każdą rybą trzeba pływać. No nie ma co się siłować. Sprawdzaliśmy, można te ryby wyciągnąć bez problemu z żyłką, tylko po prostu trzeba z wyczuciem i jak gdzieś wejdzie w zaczep, od razu w ponton, nie ma co się siłować, bo no właśnie tutaj coś zawsze nie wytrzyma. Tak. Albo haczyk, albo tak. Żyłka, albo ryba nie wytrzyma. Tutaj, że ci przerwę, zdradziłeś nam przed chwilą taki fajny motyw, jeżeli chodzi o te wyciąganie ryb, jakbyś mógł podpowiedzieć właśnie też ludziom, którzy tu będą przyjeżdżać. Bardzo dobrze też się sprawdza taki sposób, jak ryba łowimy na przykład tu na Trójce w drzewach, w kołkach. Zaraz po zacięciu ryby od razu otworzyć kabłąk i popłynąć po prostu na luźnej żyłce. To się prawie zawsze udaje. Ryba wtedy no, poplącze się przez te wszystkie chaszcze, przez te wszystkie kołki, ale nie urwie się. No, można wtedy z pontonu to wyplątać. Jest trochę zabawy przy tym, ale no... Prawie zawsze ryba jest na haku. Ale jest ten, dokładnie. Lepiej się trochę pobawić niż rybę stracić, nie? A o to też w tym wszystkim chodzi. Dobra, czyli generalnie chyba powiedzieliśmy o wszystkim, co? Operatorka? Chyba tak. Sumiarka? Sumiarzyca. Sumiarzyca. Trzeba jeszcze jedno zaznaczyć, że jest tu bardzo cicho, jest daleko drogi. Tak, przyjemnie. Tak, nie ma tu po prostu żadnych aut, które co chwilę przejeżdżają. Jest jakiś hałas, nie wiadomo z którego pochodzenia nadchodzi. Jest cichutko. Przyjemnie, więc tak, ktoś się chce naprawdę zrelaksować, to odpocząć, nie? Fajnie. Dokładnie, bo w placu jest mnóstwo, jest zielono, jest cicho, jest naprawdę rewelacja. Także jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to oczywiście pytajcie, my wam odpiszemy, czy tam pod filmem, czy na mailu, a nam pozostało tylko zaprosić. Zmierzyć się z tą wodą. Z tą wodą, tak. Bo jest naprawdę. Warto przyjechać. I warto, do tych, bardzo tu, fajnie. Którzy mówią, że na komercji można bez problemu wszystko połapać, więc tak, zapraszam. Tak, zapraszamy tutaj. Też tak. Bo też tacy są. Także zapraszamy tutaj. Kontakt jest podany do ciebie na stronie, po Galewo. Możecie wejść, zobaczyć zdjęcia i tak dalej. Nie ma problemu. A my się żegnamy teraz z wami i idziemy przewozić zestawy. Na razie, hej. Dzięki. Się. A co tam miałeś? Metodę, nie? Tak. Metodę. Zrzutu normalnie. Zrzutu. Niedaleko. Coś ala na tym spadzie, nie? Co tu tak. Jest? One się tam kręcą. Jest już dobra. Ale jest co? Inaczej zmontowałem zestaw. I przyniósł efekt. Idę. Zmontowałeś sobie zestaw z kamuflażem, ja? Z kamuflaż! Od razu ryba spokojna. No, daj tu, z tej strony. Kamuflaż! Kamuflaż i rybę. Wykop ją z tego. Bo trzeba byłoby telefon wziąć. Weź jest tego zwierzę. 7500. 7500, czyli 6200. 6200. Ale dzisiaj mamy patelachę, co? 6200. Dwa dni deszczu. Dwa dni deszczu. A dzisiaj jest masakra. Dzisiaj jest mega, mega gorąco, ale wolę to niż... No tak.
O! Jaka torpeda, nie? Ale poszedł. Ale urwał! Dobra, to ty już wyciągasz wędki z wody na dzisiaj. Wyglądasz w gary. Co? Jakie gary? To są dzisiaj we Włoszech. Włoskie spaghetti. Obiadek? Nie, to tam zamawiali na wynosku. Tak? A. Dzisiaj siedzimy i patrzymy. Ty! Jak tam? A ja już się kręcę z tą kamerą i kręcę i mówię, jak ja mam to nagrać? Stąd się to lepiej z rolą. Udało mi się. Mamy cię. Mamy cię. To teraz to dokończ ziemniaczki. Pa! Widzę ten błysk wokół, odegram się. Widzę, myślałeś, że to amur. Ale ci smaży, co? Ale gorąco. Pogoda się zmieniła. Od wczoraj jest taka patelnia, że masakra, ryby nie bardzo zaczęły. Nie bardzo chcą współpracować, choć przed chwilą miałem branie. A teraz przygotowujemy się do zanęcania miejscówek, które mamy postawione na amura. Gotuję 278 garnek kukurydzy. Jak nie 320. Tyle dobrze, że mamy tutaj gaz i możemy na bieżąco gotować, bo jeszcze dzisiaj nam właściciel ma dowieść worek kukurydzy. Teraz nam właśnie daje nam teraz właśnie ten podkład muzyczny, bo kosi nam ładnie trawniki. Akurat przyjął opiekun, kosi, no niestety. Żeby ładnie wyglądało na łowisku, trzeba to kiedyś robić, także... Tak porówno łopatek rozsypujesz? No, postanowiłem się podzielić z Szymonem. 3,5 do siebie, 2,5 dla Szymona. Raz, dwa i dwie konopie. A ja nie biorę co do siebie. No! Dobra, to se szykuj. Tak, na oku mam cały czas. Smaży. Jadanie akurat szykuję Filipowi, a tu coś było. Ja myślałam, że tu ustawiasz. Artur, nie szalej. Przyczekałem go. Bo opuścił całkowicie, ale mówię, nie zacinam, będę twardy jak to lidzion ściganym. Chyba, że wyciągniesz kolejny jakiś zestaw z ciężarkiem, żeby i dla swojej... Poczekałem, a on do góry i rolada, taka jak w niedzielę na obiad. I idzie pewnie jak zwykle w zaczepy, nie? Bo tutaj są właśnie te zaczepy nasze, na których zrywamy. Także w razie czego, jak się zerwie, to będziecie widzieć, że to nie przelewki. O, tyle że... co tutaj ryb żeśmy stracili, powiem wam, że... O. Właśnie o tym mówię. Wchodzi? O, pod żyłkę. Co dupka przyszła? Jest pod, tutaj. Wędkę ma przy żyłce. Ściągnąć ci wędkę? Ciężkie warunki pływania, łowienia znaczy się.
Jesiotr! Nie. Ale że niby co, wracamy do niedzieli i poniedziałku? Sąsiedzi parkują. Powtórka z rozrywki, zaczynamy jak od poniedziałku. Znowu jesiotry. Teraz wam pokażę. No co pobrał? To co się sprawdzało w początku, żeby nie było, dwie kuleczki zadipowane w słodkiej kukurydzy i kuleczki też słodka kukurydza, 18. O ty, zobacz. Szymon! Zobacz go. Haczyk ma w grzbiecie złamany i wbity. Zobaczcie, tak właśnie jest jak się... Musimy mu to wyciągnąć, bo to zacznie mu się maźglić. Ja cię pierdziu. Nie bój się, nie bój się. Ja wiem, ale tak będzie lepiej. Żeby tylko nie był z zadziorem. Na pewno będzie z zadziorem. O nie, już tylko... Ale już się mu bo to... już się to popuściło, no. Ale już nie będzie go uwierać tam przynajmniej. Uratowaliśmy rybę. Dobra, szybciutko, bo jest ciepło. Sąsiad idzie z trunkiem. Zaraz. Tam. Dobra, do zdjęcia jeszcze. Czekaj, bo ja nie mam aparatu. Kolejny. Jaki ma nos do góry? Tak, on silne, strasznie są silne. Te jesiotry. Te jesiotry, nie? No, masakra. Ja myślałem, że to amur. Dopiero potem jak wyskoczył. Okay. No, ale coś się ruszyło, nie? No, doczekałem się brania. A. Halo! Panie, co pan łowi? Po raz tysięczny jesiotr. Nasze wakacje są jesiotrowe. Oblegane jesiotrami. Czysta plaga. To jest plaga jesiotrów. A miał taką cichą nadzieję, że to amur. Ja już wiaderko z wodą szykowałam. Jesiotry 30 kg. Nie pozbędzie. Ale z drugiej strony chyba lepsze jesiotry niż leszcze. A, się uśmiałem. W życiu żeśmy tyle jesiotrów nie złapali, nie? A jeszcze ma kamuflaż. Udawał dalej amura. Do końca powiem, będę amurem. Będę amurem. Będę amurem. Będę amurem. Powiem ci, dwa dni słońca robią cuda. Piękny amur. Obetnij mu trochę nos, to będzie jak amur. On przyparkował od razu. Okej, natlenianie i pa. Słuchajcie, ja mam za to bardziej zalesione. Szymona już znacie generalnie i z Facebooka. Jako małpę z wędką, jako małpę nie? Z wędką i wiecie doskonale, że przystąpił on do kanału. Przystąpił do naszego kanału, do naszej wędkowej rodziny. Wiedziałem. No. Ale chrzest musiał być do czarownicy. A tam bronię. Szymuś.
Jak się czujesz? Ja trochę dalej, dobra? Czyścik ci tam do okularków. Wiecie co, ja ją też oblałem. Też mnie oblał za moją życiówkę, ale wiecie, ja to... Gratulacje! Ale wiecie co jest najważniejsze? Że ona za sumę nie była oblana. No nie. Teraz to już wiesz. Teraz to już powstaka. A sobie właśnie przypomniałem. Zapomniałam ci podgrzać trochę wody, więc była trochę zimna. Akurat ci chciałeś obejrzeć. A jedna koszulka ostatnia czysta. Także oficjalnie Szymon, to znaczy... jego żona i syn. Żona Bożenka i Sawenek, który tam jest zajęty z Filipem, wstąpili do naszej rodzinki rękowanie na ekranie. Czynię swoją powinność, operator kamerzysta. Janusze płyną z rybą, prowadzimy akurat live'a, ale Janusze wyholowały pięknego jeziotra, wymarzonego. A tak zapytam, to była wędka Filipa, nie? No. Janusz, do zdjęcia! Wspólna ryba! Chłopaki mają wspólną rybę na live'ie. Tak. A jeszcze jest syn Szymona. Fajny. Tak ich pociągnął. Także mamy live'a z rybką. No rybka, Reksiu! Rybka jest! Cichutko! Cichutko! Jeszcze zobaczymy, jaki ładny jest. Z tej strony. Tak, z buźki jest ładny. Pięknie. Z lampą masz? Z lampą? Dobra. Nie za ładne. Okej, ważne, że na live'ie. Bo to jesiot. Tak jest, jesiot idzie do wody. Sama? A więc live trwa dalej. Jak widzieliście, udało nam się jednak z tych zaczepów wyciągnąć rybkę. Ostatni dzień naszych wakacji. Praktycznie się pakujemy. A tu jeszcze coś tu jeszcze przywalczyło. Dopiero co wywiozłem. No drugi zestaw pojechał wywieźć. A tu zapipczało, chciałem poprawić, oto jest. No popatrz, ja myślałem, że ty wędkę ustawiasz w ogóle. A to dobrze, bo nie poszedł od razu w zaczepy. Więc można go holować z brzegu. A tamten Janusz co? Pilnuje go tam, żeby w zaczep nie poszedł. Dobre. Spubra. Wyście tak mogli od samego początku. Ty, mogliście tak od samego początku. Jeden łowi, drugi czeka przy zaczepach. O, walczy. Ale tyłem. Parkowanie tyłem. Parkowanie tyłem. Dobra, czekaj, bo tak jeszcze. Nagrywa się, witamy i o drogę pytamy. Akcja! Akcja, powiedzcie, że zakończenie. Mówimy, że zakończenie, ale ciężko się mówi. Mam Janusza! Po tygodniu po prostu jest Armagedon. Jak widzieliście, to już wiecie dlaczego, Janusz. Tak, już wiecie. Słuchajcie. Janusze są w komplecie. Nie. Jedziemy niestety do domu. Trzeba jechać, bo jutro do pracy. Tydzień mi zleciał, także masakra. Szkoda, że w pracy tak to nie leci. Ja jeszcze mam ten. Szymon już jest pozwijany, dlatego że oni mają dużo więcej drogi od nas. Ja jeszcze mam zestawy w wodzie. Jeszcze łudzi na jeszcze się łudzę, że złowię jakiegoś Janusza. No, jeszcze ma półtorej godziny. Także... Może ja trafię jesiotra w końcu, którego nie wyłowiłam i będę mieć jeszcze wiadro na głowie. No właśnie. Palma taka od 3 dni, nie? Tak. W końcu, że... Bo też tam też trochę dał wtórkę. Tak, że masakra. Ale dobrze. Także coś żeśmy połowili, bo
To znaczy coś. Szkoda, że nam się jesiotru nie trafiły, nie? No właśnie, szkoda, że jesiotrów nie było, nie? No tych jesiotrów to tak chciałem połowić. Nie no, w sumie fajnie połowiliśmy, bo były wszystkie ryby praktycznie. Wszystkie ryby. Był karp, był sum, był amur, był jesiotr, był leszcz. Także kurde, no bardzo fajnie. Może nie złowiliśmy tutaj jakichś specjalnie dużych ryb. Mega dużych. Ale niestety nikt tu w tym tygodniu nie połapał, nie przekroczył magicznej dwunastki. No właśnie. Ale zrobiłem parę mój cel. Tak. Filip osiągnął swój cel, wyłowił sobie jesiotra. Tak, jeszcze ci został amur, nie? No spokojnie. Ja też osiągnęłam małe wyniki i postępy. No tak, Basia pobiła swoje PB, złowiła dwa sumy. Tak, ja zostałam sumiarzycą. Sumiarzyca została. Ryksio! Ryksio, chodź tutaj! No gdzie ty? Na zakończeniu cię nie będzie. Chodź! Ty wiesz, kiedy nagrywamy, nie? No! No. Uciekinier też, koniec wakacji latania, nie? Tak, wolności. Także było bardzo przyjemnie, miło, fajnie. Na pewno jeszcze się wybierzemy nie raz. Teraz planujemy przyjechać do Szymona, nie? Tak. Na jakieś łowisko. Także tam też coś powstanie. Tam też coś powstanie. Kolejny odcinek sąsiadów. Janusz 2 i 1 druga. Janusz 1 i 1 czwarta. No i co nam pozostało? To praktycznie wszystko widzieliście na filmie. Możemy z czystym sumieniem łowisko polecić wszystkim tym, którzy chcą zobaczyć, jak jest hardkorowo na komercji. Jak jest sposób, no powalczyć, ciężko. Ciężko powalczyć z rybą, ze sobą, bo dużo błędów, które się robi, od razu tutaj wychodzą. Tak. Tutaj każdy wasz błąd wyjdzie od razu w postaci albo zerwanego zestawu, albo spiętej ryby. Tak. Praktycznie pod każdą rybę trzeba wypływać, także to nawet nie podlega w ogóle żadnej dyskusji. Zaczepów jest milion, roślinności i tak dalej, te ryby zaraz w to uciekają. Naprawdę bardzo, bardzo ciężkie łowisko, jeżeli chodzi o... Każda ryba cieszy tak, że masakra wyciągnięta, nie? Tak. No. Bo naprawdę jest mistrzostwo świata. No i ryby są bardzo silne tu. Tak, nie są takie leniwe. Szóstka wam da tak popalić, jakbyście ciągnęli piętnastkę i to jeszcze z rzeki. Tak. No, jest tutaj głęboko i to też dlatego, bo tak. Ja wiem, 6 metrów 7 od brzegu mamy już taki spad na 6-7 metrów. Się robi. Tak, także... dodatkowo są tutaj źródła, które wypływają, już ta ryba jest natleniona cały czas. Więc no fajne, bardzo fajne łowisko. I bardzo fajne. Odpoczywaliśmy. Spokój. Przede wszystkim spokój jest piękny. Cisza, sama natura. Tak. Właśnie. Ptaszki śpiewają, Janusze fruwają. Janusze się gubią mocy. Janusze cię żarków nie wywożą. Armagedon, normalnie, tak, cały tydzień. Bardzo fajnie. Mięśnie brzucha mamy wyćwiczone. Zobaczcie, jaki kaloryfer. Cicho. Bierę. Ja już myślałam, że będę biegła. Także, dobra. No co, mam nadzieję, że wam się podobało i... Poddajcie na mój kanał. Nie macie tu. Chodź powiedzieć, co mają zrobić. Ej, czerwona, to nie ja. Ja nie dotkłem. Z całym kojakiem trzymałeś, chłopie. Nie, teraz nie dotkłem. Twój kanał. Dobra, nie i dostałem łapkę w górę. Tak, jeżeli się wam podoba, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli macie ochotę, subskrybujcie. A jeżeli będziecie subskrybować, nie zapomnijcie nacisnąć obok subskrypcji dzwoneczka, żebyście mieli powiadomienia o każdym naszym nowym filmie i o live'ach, które robimy, bo powstają nagle. No bo tego nigdy praktycznie nie można zaplanować tak dokładnie, nie? Wczoraj na przykład był piękny live, na którym udało się nam wyholować pięknego jesiotra. Co na filmie też jest. Co na filmie też będzie. Kawałek live'a jest, jest, co widzieli. No, także, no co, my dziękujemy. Zapraszam na mój kanał. Tak, zapraszamy na kanał Filipa. I do zobaczenia na kolejnym filmie z wypraw wędkarskich. A śledźcie, bo... Duże zmiany są i będzie się działo. Będzie zabawa. Nara. Nara.